Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Przede wszystkim dzisiaj uczniów klas siódmych, bo to jest dla Was lekcja. Oczywiście zapraszam wszystkich do oglądania moich odcinków, tak? Można się wielu rzeczy nauczyć. Może nie jakichś wielkich szczegółów, bo moim zdaniem najważniejsze jest, żeby skupić się na kilku kluczowych rzeczach, żeby potem, jak ktoś jest zainteresowany, doczytać sobie, dowiedzieć się więcej, tak? Podstawa to jest zrozumieć pewne kluczowe takie zagadnienia, tak? Także dzisiaj, jak rozmawiają komórki, tak nazwałem nasz temat, chociaż no miało być o hormonach, o układzie hormonalnym, natomiast no, troszkę szerzej powiemy sobie, bo dogadywanie się komórek to nie tylko hormony, ale też oczywiście układ nerwowy, tak? Mamy dwa systemy, tak? Hormony i neurony, tak? Hormony, czyli substancje chemiczne przekazywane z komórki do komórki, żeby te komórki potrafiły się w jakiś sposób porozumieć, czyli dogadać, tak? Przekazać sobie informacje. Jest to system no, bardzo podobny, jak my pewnie znamy z życia, na przykładzie psów, tak? Psy idąc na spacer bardzo często załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne, no nie dlatego, że mają chory pęcherz, tak? Tylko dlatego, że chcą przekazać pewną informację. Ja tu byłem, proszę uważać na mnie, jestem groźny, tak? Albo przynajmniej no, zaznaczyć, że tu byłem, tak? Także sygnały chemiczne, tak? Podobnie będzie tutaj, komórka komórce przekazuje pewien sygnał, tak? Sygnał ten w naszym organizmie jest przekazywany przez krew, stąd też układ hormonalny, zwany jest też układem dokrewnym, no ponieważ nie ma tam specjalnych innych kanałów przepływu tej informacji. Jest jakiś narząd, tak, na przykład mózg to może być, czy przysadka mózgowa, czy trzustka, o której sobie powiemy, i nie ma jakby sposobu dystrybucji innego niż układ krążenia krwi. Także wydzielane do krwi, dokrewnie, no i potem krążą do tych komórek docelowych, tak? Ok? No i neurony, tak? Neurony, czyli komórki nerwowe. To jest, można powiedzieć, sposób elektryczny. To tak jakby zajączki komuś puszczać, tak? Sygnały elektryczne, tak? Latarką komuś zaświecić, SOS, uważaj, tak? Szybciej to działa, na krótką metę można powiedzieć, tak? Hormony działają troszkę wolniej, na zasadzie no, przepływu substancji, tak? Ok, czyli mamy dwa systemy, tak? System hormonalny, czyli chemiczny, i system neuronalny, czyli system elektryczny, tak? Ok, teraz dalej. Narząd układu hormonalnego. Jak już tu wspomniałem, na pierwszym miejscu był to mózg i neurohormony. Szczegółów myślę, że nie musicie wiedzieć, tak? Ale to jest dość ważny szczegół, że mózg wydziela swoje hormony, tak? I to takie nadrzędne, tak? Bo one potem wpływają na kolejne hormony, na przykład do takiego małego gruczołu, jak przysadka mózgowa. Tam to już jest, nie jest część mózgu, to jest oddzielny narząd leżący na terenie mózgu, tak? Wydziela też swoje hormony. Potem mamy tarczycę. Czasami jak jest powiększona, to widać taką szyję spuchniętą. Tak, to jest gruczoł tarczycy i wydziela hormony sterujące metabolizmem, czyli no całą naszą przemianą materii, tak, procesami chemicznymi w naszym ciele. Potem mamy na nerkach, które omawialiśmy ostatnio, nadnercza, tak, małe takie gruczoły na powierzchni górnej nerki, tak, nadnercza, i tam hormon jest, to jest właśnie adrenalina, pewnie znana, tak. Mamy jądra i jajniki. Też są Wam znane, to też są gruczoły, nie tylko płciowe, ale też hormonalne. No i kilka jeszcze takich drobnych, tak, sobie na pewno doczytacie, ale co chcę zaznaczyć, to to, że posłuchajcie, wiele narządów niehormonalnych wydziela też hormony, tak? Nawet niekoniecznie narządy, nawet jakieś komórki czy tkanki. Jak tkanka tłuszczowa wydziela hormony, tak? Żołądek wydziela hormony, tak? Także w szpiku kostnym też są pewne hormony, tak? Nie jest ich bardzo, bardzo dużo, no bo komórki chcą się dogadywać, tak? Okay? Czyli narządy. Tutaj jeszcze zadanie to Wam wytłumaczę na koniec, jak macie to zrobić w domu w zeszycie. No i działanie, tak?
Tutaj jeszcze taki schemat, proszę sobie zobaczyć. Przygotowałem Wam. Neuron, czyli komórka nerwowa, tak ona wygląda. O niej sobie jeszcze powiemy na kolejnych lekcjach. Tutaj połączenie do kolejki, do komórki następnej w kolejności, tak? Komórka za komórką, te takie kuleczki połączenia, to są synapsy i tam są właśnie neuroprzekaźniki hormonalne, tak? Większość komórek nerwowych, mimo że ma swój system jakby przekazywania informacji, tutaj po tej komórce, po tej wypustce, tak? To i tak w połączeniach potrzebują hormonu do przekazywania informacji z komórki do komórki. To są tak zwane neuroprzekaźniki, ciekawe zagadnienie. Będzie jeszcze o tym mowa, słuchajcie, bo dysfunkcje tych neuroprzekaźników, czy zaburzenia działania tego systemu, tak, powoduje problemy z pamięcią, też z nastrojem, tak, i w dużej mierze też przyczyna wielu chorób, po prostu zaburzeń i chorób naszej psychiki, naszego układu nerwowego. Także tutaj o neuroprzekaźnictwie będziemy jeszcze mówili, tak. No i te inne komórki, co mówiłem, tak, przekazują, wydzielają substancje chemiczne, czyli hormony do krwi, a z krwią do innych komórek, tak? Ok? No i do punktu trzeciego tutaj, działanie antagonistyczne. Co to takiego oznacza? Też wytłumaczę tutaj na jednym przykładzie, dla nas dosyć ważnym, tak? Ja często powtarzam przy różnych tematach, że mimo XXI wieku myśmy zapomnieli o kilku podstawowych rzeczach, tak? W tym, czym się żywić. Zapomnieliśmy, co jest podstawą do żywienia człowieka i jak się żywić, tak? Żywimy się źle, plaga otyłości, prawda? Ludzie są chorzy, między innymi z powodu złego odżywiania, często zbyt dobrego odżywiania, które jest złe, tak? Jemy za dużo, jemy zbyt dobre rzeczy, bez ograniczeń i to jest problem, tak? No i trzustka, jak to się mówi tak żargonem, nie wyrabia, tak? To jest narząd, który steruje poziomem energii w naszym organizmie, żeby nie było za mało cukru w organizmie, to jest stężenie tego cukru, żeby nie było za dużo, bo to trzeba wtedy obniżyć, tak, wyregulować generalnie, ale jak my ciągle dokładamy za dużo, no to organizm nie wyrabia, tak, nie jest w stanie ciągle zbijać tego poziomu, tak. Ja często to porównuję do samochodu, gdzie my, nie wiem, dokładamy gazu, gazu, gazu i samochód no, hamujemy potem, tak? No, możemy te hamulce popsuć, tak? Jak będziemy ciągle dociskali tego gazu i hamowali, przyspieszali, hamowali, no to ten samochód się zużyje, nasz organizm podobnie, tak? System antagonistyczny, wytłumaczę, tak? Zobaczcie, mamy niski poziom cukru we krwi, tak? Chcemy się dożywić, no co zrobimy? Idziemy na kanapkę, zjemy sobie kanapkę, nie wiem, z serem, tak, poziom cukru powoli będzie rósł, tak, tam są węglowodany, czyli cukry, poziom cukru rośnie, powoli to się przetwarza w cukry proste i nas odżywia, tak, czyli poziom cukru rośnie. Można też hormonami, no, jestem na WF-ie, chcę biegać, tu mam zawody, tak, troszkę mi tam coś czuję, a coś by się zjadło, ale nie mam batona żadnego, żeby się do ten, czy napoju z cukrem nie mam, nie mogę się dosłodzić, no to co zrobić? Hormony zadziałają i co powiem, jest to system lepszy, sprawniejszy niż takie dożywianie się, tak? Bo one dokładnie wyregulują, jeżeli jestem zdrowy, tak jak trzeba, tak? Czyli po chwili tego małego może głodu, tak? Organizm podwyższy przy pomocy hormonów, podwyższy poziom cukru we krwi i tych hormonów jest sporo, adrenalina, glukagon, tutaj z trzustki wydzielane, tak? Jest ich przynajmniej kilka, tak? No odwrotna sytuacja. Idę z kolegą albo z koleżanką na ciastko, tak? Do restauracji. I można iść, powiedzmy, tak? Będziemy już bezpieczni, tak? Idziemy na lody słodkie, tak? Mamy poziom cukru wysoki, musimy zbić, tak? Jak organizm to robi? Ma tylko jeden sposób na obniżenie hormonalne i to jest hormon insulina. Insulinę wydziela z trzustki, tak? Kieruje ją do krwi, no i ona jakby pomaga w przerzucaniu tego cukru do innych komórek, na przykład do wątroby, żeby tam zrobić zapas tego cukru, tak? Czyli insulina wydzielana z trzustki, jak mamy cukru we krwi za dużo, z
spowoduje obniżenie tego poziomu cukru we krwi, skierowanie tego cukru na zapasy. Jeżeli oczywiście nie mamy tych zapasów, tych magazynów, tam już całkowicie zapchanych, tak? Jak mamy już te magazyny wszystkie wypełnione, no to nie da się tam dorzucić, tak? No i mogą być problemy, nie? Tak to działa, słuchajcie. System antagonistyczny. Jeden hormon podwyższa, jeden hormon obniża, tak? W książce znajdziecie jeszcze podobny opis dla gospodarki wapniem, tak? To są takie małe hormony tutaj przy tarczycy. One podwyższają lub obniżają poziom wapnia, zależy od tego, jakie jest zapotrzebowanie na wapnie, tak? No dobrze, to z grubsza jest tyle na dzisiaj. Chyba więcej tutaj nie mamy czasu na nasze tłumaczenie, tak? W domu przepisujemy sobie jak zwykle temat, tak? Hormony czy neurony. Do punktu pierwszego, proszę, wyjaśnijcie sobie przy pomocy podręcznika, czym są hormony i podajcie przykłady, tak? Narządy hormonalne, no warto je znać. No i niektóre te najważniejsze hormony. Tutaj proponuję jeszcze doczytać sobie, jakie są przynajmniej dwa ważne hormony stresu, tak? I ich działanie. O tym jeszcze powiemy sobie przy zaburzeniach. No ale tutaj dwa hormony, które no, mobilizują nasze ciało, ale jak za dużo ich sobie nawydzielamy, albo zbyt często, to one zaczynają nam źle działać, tak? Czyli narządy wypisujemy plus ich hormony, no i działanie antagonistyczne. Opiszcie na przykładzie albo trzustki, albo hormonów przytarczyc, tak? Chociaż to jest trochę może mniej istotny przykład, ok? Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na ciąg dalszy naszych zmagań z biologią. Będzie jeszcze o hormonach, o ich zaburzeniach, tak? A potem kolejne równie fascynujące tematy. Wiem, że Was zaciekawi. Do zobaczenia.